Informacje, które będziemy omawiać w tym materiale, nie muszą od razu świadczyć o tym, co jako pierwsze przyjdzie Wam na myśl. Mogą świadczyć na przykład o chęci przeprowadzenia reform albo o zapobiegliwości miłościwie nam panujących polityków PiS, chociaż o optymizm niestety coraz trudniej. Kwiecień tego roku rządowy plan na wypadek prowadzenia wojny w Polsce, również kwiecień wyższe uposażenia dla żołnierzy w czasie wojny i mobilizacji, maj tego roku rozporządzenie Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie ewidencji wojskowej. No a jeżeli słyszysz, że Rządowa Agencja do Spraw Specjalnych skupuje ogromne ilości paliwa i wózków inwalidzkich, to wiedz, że coś się dzieje. Tak więc perspektywa nieciekawa, ale zawsze jest światełko w tunelu i nawet od wojny możesz się wywinąć. Na przykład jeżeli masz w rodzinie polityka. Dzisiaj na deser zwierzenia lokalnego polityka, któremu chyba się na wizji zbyt dużo ulało i opowiadał, jak to 24 lutego zeszłego roku szykował swojego synka, żeby spierdolu za gramanicę. Zapraszam. Witam Was. Rozporządzenia MON w sprawie utworzenia systemu bezpieczeństwa państwa niestety nie czytałem, ponieważ nie jestem w stanie do niego dotrzeć. Jednak opierając się na prasie mainstreamowej, to powstanie coś takiego jak centralny system kierowania obronnością państwa. No i załapią się tam Andrzej Duda, Matwiej Morawiecki oraz tabuny ministrów i wojewodów. A na wypadek, gdyby książę Michał się wykichał i pierniczył się władca pomazaniec, to utworzą sobie zapasowe stanowisko kierowania obroną Polski. Oczywiście lokalizacja nie będzie znana. Ja osobiście obstawiam Londyn, może wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, albo ten burdelik w Szwajcarii, za który Gliński wyłożył 120 baniek. Oczywiście ci ludzie muszą być bezpieczni, bo może się okazać, że to będzie jedyna polska elita, no i to z działaczy PiS-u będzie odtwarzana przyszła elita na ziemiach polskich. Wiele też się dzieje w projekcie rozporządzenia w sprawie ewidencji wojskowej, to już dla Was przejrzałem i niestety, to nie był ten dokument. Trafiłem na wykaz prac legislacyjnych ministra obrony narodowej, stąd takie, a nie inne wnioski i jednak fragmentu nie usuwam ze względu na jeden ciekawy projekt. W morzu prozaicznych zapisów na temat standardów budynków wojskowych, transportów, szkolenia, urlopów czy ilości miejsc na uczelniach wojskowych, to mamy takie rodzynki jak procedury wysiedlania, tak jak wysiedlić rodzinę z jego mieszkania, jeszcze zakazać, żeby się do niego zbliżali, pewnie żeby nie było żalu. Projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Jednak nas przede wszystkim interesują zmiany ewidencji osób o różnym stosunku do wojska, czyli 9 milionów chłopa w wieku poborowym. Tak to nazwijmy. Sformalizowanie wzorów dokumentów ewidencyjnych ułatwi prowadzenie ewidencji wojskowej, w szczególności po ogłoszeniu mobilizacji, ogłoszeniu stanu wojennego i w czasie wojny, wskazano w uzasadnieniu projektu. I te ewidencje będą prowadzone równolegle w wersji papierowej, elektronicznej, ale tutaj nowość, pojawi się karta poszukiwania tych wszystkich, którzy nie będą się chcieli stawić do obrony ojczyzny. W proponowanych rozwiązaniach przewidziano również kartę poszukiwania zakładane przez szefów wojskowych centrów rekrutacji dla osób, które na przykład nie zgłosiły się na kwalifikację wojskową czy nie zgłosiły się na wezwanie szefa wojskowego centrum rekrutacji w sprawach obowiązku obrony ojczyzny. Czy naszej, czy może sąsiada? No, tak się jakoś złożyło, że rodzice nie są politykami, tak by mogli szybko spakować rodzinnego SUV-a, zatankować auto, dać pieniążki, koordynaty na rodzinę, do rodziny, za granicę. Jak to zrobił wójt, burmistrz Kuźnicy Raciborskiej? Tego rodzynka spod dywanu znalazł kapitan Żbik. Kapitan Żbik to jest twardy chłop, że się nie popuści się. Chcielibyśmy być naprawdę gotowi, skoro Ukraińcy dają nam czas na to,
to powinniśmy go efektywnie wykorzystać, tak, żeby zrobić wszystko, żeby w razie W, czego nikomu nie życzę, ani sobie, być gotowymi. Oczywiście jako burmistrz, bo tu jest rola samorządu, 24 lutego zdałem sobie z tego sprawę, że będąc w butach burmistrza miasta w Ukrainie, musiałbym uruchomić procedury, które są na ten czas przewidziane. Więc przy ogłoszeniu mobilizacji, czy też przy ogłoszeniu nakazu pracy przy takiej czy innej funkcji, będę miał obowiązek wręczyć bilet do wojska mojemu synowi, który ma 22 lata. Więc niewielu pewnie samorządowców zdało sobie z tego sprawę, że to będzie taki obowiązek. Więc z tego samego 24 lutego usiadłem do rozmowy z moją rodziną i zastanowiłem się, co będzie, ponieważ nie wiedzieliśmy tego, że Ukraińcy sobie poradzą. Rozpatrywaliśmy z synem młodym scenariusze takie, że samochód będzie gotowy, zatankowany, mamy jakąś rodzinę w jakimś innym kraju, więc syn może weźmie moje kobiety, czyli moją żonę i moją córkę w bezpieczne miejsce, ja pozostanę. No, czyli jesteśmy gotowi do wojny, synu, samochód jest zatankowany, dbaj o nasze kobiety. A jedź, panie, z takim tym. A potem pójdzie sobie do roboty, jak gdyby nigdy nic i będzie wręczał bileciki dzieciom swoich sąsiadów. Jakby to powiedzieć, okrutnik, no. Tak więc możemy się domyślać, dla kogo są przeznaczone te wózki inwalidzkie, które w dużych ilościach kupuje agencja do zadań, rządowa agencja do zadań specjalnych. Oczywiście to nie musi być to, na co wygląda. Może potrzebują tych wózków Ukraińcy, a może znajomy jakiegoś działacza PiS po prostu został ze stokami wózków inwalidzkich i, no i musi je komuś sprzedać. Tak więc życie nie jest, przynajmniej w Polsce nie jest czarno-białe, więc obserwujmy, co tam się wyprawia. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv od sypywania. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.